Witam Państwa bardzo serdecznie w drugim dniu Kongresu 590. Kongresu, w którym rozmawiamy o bardzo ważnych dla Polski tematach. O gospodarce, infrastrukturze, ekologii, ale również rozmawiamy o społeczeństwie. Dziś zapraszam na panel pod tytułem Polityka prorodzinna. Jaka odpowiedź na wyzwania demograficzne? Naszymi gośćmi w studiu są pani minister Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan dyrektor Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Witam serdecznie. Dzień dobry. I pan profesor Michał Michalski, prezes Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Łączą się z nami zdalnie pani profesor Elżbieta Osewska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz pan Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, witam serdecznie. Kryzys demograficzny należy do najważniejszych wyzwań stojących przed Polską, ale również przed Europą. Większość państw rozwiniętych świata zmaga się z tym problemem, którym jest przede wszystkim niska dzietność i to najważniejszy czynnik wpływający niestety na starzenie się społeczeństwa. Zgodnie z prognozami procesy te mogą mieć szereg długofalowych i negatywnych konsekwencji, takich jak trudność z dostarczaniem usług publicznych, ale również zapewnieniem zabezpieczenia emerytalnego osób starszych. Odpowiedzią na te wyzwania jest mądra i szeroko zakrojona polityka prorodzinna, nakierowana przede wszystkim na wzmocnienie rodziny i znoszenie barier dla rodziców, nie tylko tych, którzy już rodzicami zostali, ale także tych przyszłych i nie do końca zdecydowanych. To jest cel, czyli wyjście z pułapki niskiej dzietności, tak aby przejść i zbliżyć się do poziomu dzietności, który gwarantuje zastępowalność pokoleń. Odwrócenie tych niekorzystnych trendów demograficznych to jedno z najważniejszych wyzwań stojących przed Polską i determinujących dalszy rozwój kraju. W tym kontekście znaczenia nabiera polityka państwa wobec rodzin i jak? Z tym pytaniem zwracam się do pani minister rodziny i polityki społecznej, pani Marleny Maląg. Jak powinna być zaprojektowana taka polityka prorodzinna, która odpowiada na te wyzwania? Jakie działania zajmują kluczowe miejsce w tym systemie? Czy jest to może finansowe wsparcie, czy też działania adresowane do rodzin w trochę innych obszarach? Szanowni Państwo, bardzo cieszę się, że możemy dzisiaj porozmawiać o polityce prorodzinnej, jej miejscu, przede wszystkim patrząc na pułapkę demograficzną, w jakiej jesteśmy i jakie działania powinniśmy podjąć. Dzisiaj można też podsumować te ostatnie 5 lat, czyli prowadzenie systematycznej, przemyślanej polityki prorodzinnej. Te działania rząd rozpoczął na końcu 2015 roku po wielu latach przede wszystkim zaniedbań w tych zakresie. Inwestycja w rodzinę jest priorytetem, tworzenie silnej rodziny opartej na silnym fundamencie i dlatego też 5 lat temu został wprowadzony program Rodzina 500+. Warto to przypomnieć, bo w ramach tego programu do rodzin trafiło około 145 miliardów złotych. Przede wszystkim celem tego programu był z jednej strony poprawa sytuacji finansowej rodzin, z drugiej strony poprawa wskaźników pronatalistycznych. I często oponenci pokazują dzisiaj, że sytuacja i ten program nie wpłynął na dzietność, co jednak należy przede wszystkim przeanalizować w tej perspektywie długofalowej. Polityki demograficznej i wsparcia rodzin i całej strategii demograficznej nie zmieni się w ciągu jednej kadencji. To jest wyzwanie na wiele lat, ale przede wszystkim systematycznych działań. Dlatego też, kiedy spojrzymy w przeszłość, kiedy obejmowaliśmy rządy, współczynnik dzietności był na poziomie 1,28%. Dzisiaj jest to ponad 1,4% i można powiedzieć, że oczekiwania były wyższe. Jednak w tej ostatniej 5-latce dzieci urodziło się około 1 900 000, a więc więcej niż prognozy GUS-u w wysokiej perspektywie zakładały, a także nasze dane, które jako Ministerstwa Rodziny, które były przewidziane wprowadzając program. Natomiast tutaj ten czynnik związany z czynnikiem pronatalistycznym, on
nie mógł przynieść większych, lepszych efektów, bo musimy spojrzeć przede wszystkim na ilość kobiet, która mogła urodzić dzieci, czyli kobiet w wieku rozrodczym. A liczba ta się zmniejsza. Kiedy spojrzymy na dane z roku 2020, kiedy urodziło się około 350 tysięcy dzieci, to tyle samo dzieci, porównywalna ilość urodziła się w 2003 roku, ale kobiet, które mogły urodzić dzieci w 2003 roku, było znacznie więcej. A więc wyzwanie przede wszystkim dla nas jest takie, aby stworzyć warunki dla rodzin, aby młodzi ludzie chcieli zakładać rodzinę, żeby podejmowali decyzję, żeby w tej rodzinie rodziły się dzieci. I dlatego właśnie program 500+, Rodzina 500+, jednym z nich. Ale to nie jedyny, bo dodatkowym wsparciem do rodzin, aby zapewnić opiekę nad dziećmi do lat 3, jest między innymi program Maluch, którego budżet był zwiększany przez ostatnie 5 lat na tworzenie miejsc opieki żłobkowej. Przeznaczyliśmy ponad 2 miliardy złotych. Miejsca zostały, można powiedzieć, podwojone, bo kiedy obejmowaliśmy rządy, było ich około 98 tysięcy. Dzisiaj jest około 200. I kolejne perspektywy w tym zakresie zamierzamy wdrażać w ramach właśnie Krajowego Planu Odbudowy, FS-u i programów rządowych. Natomiast tutaj cały czas zastanawiamy się, a jakie skuteczne mechanizmy wsparcia dla rodzin wprowadzić między pierwszym a trzecim rokiem życia, aby zapewnić tą opiekę rodzicom i dać możliwość, aby mama po okresie urlopu rodzicielskiego, który w Polsce jest urlopem długim w porównaniu do państw nawet Grupy Wyszehradzkiej, bo przecież wiele spotkań w tym zakresie i wymiany doświadczeń prowadzimy, aby stwarzać te warunki właśnie możliwości wyboru, czy powrót do pracy, czy zapewnienie właściwej opieki. Programy inne, które wprowadziliśmy, to też Dobry Start, czy wyprawka na rozpoczęcie roku szkolnego, a więc cały czas inwestowanie w rodzinę traktujemy przede wszystkim nie jako koszt, tylko inwestycje w kapitał ludzki, która pozwoli nam jako państwu, jako Polsce, inwestując w rodzinę, odzyskać ten i zachęcić młodych ludzi do tego, aby zakładali rodziny. Oczywiście jest bardzo ważnym też czynnikiem, taki czynnik społeczno-kulturowy i sposób myślenia. Jak obserwujemy i z badań wynika, że Polacy chcą mieć dzieci, młodzi ludzie chcą zakładać rodziny. To jest dla nas bardzo optymistyczne, dlatego na tej podstawie chcemy dalej wspomagać i tworzyć. I te wymiany doświadczeń, które też z krajami Grupy Wyszehradzkiej, ale porównując kraje Europy Zachodniej, gdzie ta demografia tak naprawdę z wysokich wskaźników dzietności bardzo spada, powoduje, że warto wspierać te rodziny również w tych obszarach miękkich. A więc dlatego też wprowadziliśmy i przeprowadzamy już po raz drugi, włączając do wspólnych działań organizacje pozarządowe i organizujemy konkurs Po pierwsza rodzina. Myślę, że pan profesor też dzisiaj o tym wspomni. Konkurs, który pozwala nam szeroko mówić o rodzinie i wprowadzać takie miękkie działania, które pokazują wartość rodziny, bo to jest ta wartość najwyższa. Ale także chcemy włączyć do wspólnych działań samorządy. Dlatego też w przyszłym tygodniu mamy już podsumowanie konkursu, który był adresowany do samorządów, samorząd Pro Familia, które pokażą swoje dobre praktyki polityki prorodzinnej, bo to bardzo ważne jest, aby samorządowcy na swoim terenie zdali sobie sprawę, jak istotna jest ta polityka prorodzinna, że poza inwestycjami takimi materialnymi, budowa dróg, przedszkoli, szkół i innych bardzo potrzebnych dla mieszkańców, bardzo ważna jest inwestycja w kapitał ludzki, bo ten kapitał, aby odbudować, wymaga to wiele czasu. A więc te działania podlegają i te analizy podlegają cały czas takiej wyciągnięciu głębokich wniosków, które będą wprowadzone w kolejnych działaniach prowadzonych przez rząd. I właśnie dlatego dzisiaj o tych dobrych działaniach samorządu, bo wsparcie samorządu, jak pani powiedziała, jest bardzo potrzebne. I zwracam się teraz do pana Lucjusza Nadbereżnego. Stalowa Wola, kształtowanie polityki prorodzinnej. Jakie miejsce w mieście, w Stalowej Woli, w strategii miasta zajmuje właśnie ta polityka prorodzinna? Jakie to ma znaczenie w kontekście zachodzących zmian demograficznych, czy też migracji mieszkańców do większych ośrodków? Pani minister, szanowni państwo, bardzo się cieszę, że mogę wziąć udział wspólnie z państwem w tym panelu, dlatego że rodzina
chociaż często może o tym zapominamy, czy może wprost tego tak nie postrzegamy, to tak jak stanowi fundament naszego kraju, tak również stanowi fundament rozwoju gospodarczego. I cieszę się, że podczas właśnie tego kongresu gospodarczego możemy pokazać rolę rodziny i jej znaczenie w planowaniu strategii rozwoju. I tak samo jest również w Stalowej Woli, że my na wsparcie dla rodzin w naszym mieście patrzymy na wszystkich płaszczyznach, ale również pod kątem rozwoju gospodarczego. Rodzina dla nas, jako dla władz miasta Stalowej Woli, stanowi punkt odniesienia we wszystkich programach, które przygotowujemy, które wdrażamy, bo mamy świadomość, że od rodziny się wszystko zaczyna i można powiedzieć, że również na rodzinie się wszystko kończy. Bez stabilnych, mocnych fundamentów dla wsparcia rodziny nie będzie dobrze funkcjonującego miasta, nie będzie rozwoju miasta, nie będzie perspektywy również przyszłości. Nasze działania przede wszystkim tutaj opierają się na korzystaniu z tych narzędzi, które dzisiaj stwarza polski rząd, widząc właśnie rodzinę w swojej strategii. Ministerstwo Rodziny, tutaj pani minister dla nas jest ważnym partnerem, ale również też takim bardzo silnym mobilizatorem do tego, aby z tych narzędzi finansowych, które są tworzone po stronie polskiego rządu, aby korzystać, chociażby jeżeli chodzi o program Maluch Plus, tworzenie sieci żłobków, tak aby aktywizować kobiety wracające na rynek pracy, mężczyzn, aby tutaj dawać możliwości tej opieki profesjonalnej, samorządowej opieki dobrze ocenianej przez rodziców dla dzieci najmłodszych, tak aby mogli oni jak najszybciej wracać na rynek pracy, bo takie jest również oczekiwanie przedsiębiorców, takie jest oczekiwanie biznesu, który dzięki temu również może liczyć na szybszy powrót do pracy swoich dobrych pracowników. I myślę, że to jest wzajemna, dobra współpraca na tym oparta. Oczywiście Stalowa Wola może być tutaj przykładem dla innych samorządów, ale myślę, że inspiracji trzeba szukać, gdzie tylko się da, może w innych krajach, może na innych kontynentach. Gdzie szukać tych inspiracji polityce prorodzinnej? Niska dzietność i wynikające z tego starzenie się społeczeństwa, to cała Europa ma z tym właśnie problem, a w Unii Europejskiej żaden z krajów nie osiąga współczynnika gwarantującego taką prostą zastępowalność pokoleń. Czy zatem powinniśmy przyglądać się rozwiązaniom proponowanym przez inne kraje? Jak je adoptować do polskich warunków? Tutaj z tym pytaniem zwracam się do pana Piotra Araka, dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Bardzo dziękuję za to pytanie, które jest niezwykle trudne do znalezienia odpowiedzi, bo... A czasu niewiele. Trudno to wyjaśnić. Nie ma takiego jednego kraju, który sobie w 100% by poradził z problemem niskiej dzietności po osiągnięciu pewnego poziomu rozwoju gospodarczego. No, po prostu w pewnym momencie modele społeczne, kulturowe dużej części społeczeństw się modyfikują, zmieniają. Ludzie też mają inne plany. Są kraje, które w ogóle nie prowadzą praktycznie polityki rodzinnej, jak Stany Zjednoczone, które przez napływ imigrantów, także o tradycjonalistycznym podejściu do rodziny posiadającym więcej dzieci z południa, czyli z Meksyku i z Ameryki Południowej, zawyżają wskaźniki dzietności w Stanach Zjednoczonych, gdzie nie ma tak naprawdę prawie żadnego wsparcia ze strony państwa do tego, żeby dzieci posiadać. No może oprócz teraz wprowadzanego programu przez prezydenta Bidena, który jako żywo przypomina polskie 500+. Tylko dla młodszych dzieci. Więc jest tak, że nie mamy jednego jakiegoś takiego, jednej rekomendacji, jednego narzędzia, które można wybrać. OECD, kiedy badało różne polityki rodzinne i ich skuteczność, przede wszystkim zwraca uwagę na podniesienie dochodu rozporządzalnego w tych rodzinach, które planują dzieci i będą miały dzieci, bo to jest jedno z głównych ryzyk, które wszędzie na świecie jest tożsame. To znaczy ludzie się obawiają po prostu, że jak dochodzi ta kolejna osoba w rodzinie, no to trzeba wszystkie zasoby podzielić przez tą
kolejną głowę, która się pojawia w rodzinie. Dzieci też niosą za sobą szereg kosztów. No i wtedy polityką państwa powinno być mitygowanie tych efektów lub zwiększanie na przykład wysokości wynagrodzeń, czyli premiowanie tworzenia czy warunków dla dynamicznego wzrostu wynagrodzeń w gospodarce. No i jednocześnie też między innymi zapewnianie tego, żeby osoby, które chcą mieć dzieci, bo to też dotyczy mężczyzn, żeby jednak nie mieli potem ryzyk związanych z pracą zawodową, czyli tego, żeby byli niezatrudnialni, albo żeby pracodawcy im pozwalali na przykład na zwolnienie się chociaż na jeden dzień chorobowego, kiedy trzeba się opiekować dziećmi. Kwestia elastyczności i w pracy, tak, i w życiu, w każdym tak, w każdym. To są rzeczy, na które też wychodzi jako te czynniki, które wpływają na wskaźnik dzietności w państwach rozwiniętych. Natomiast to, czy to zwiększy, nie wiem, dzietność o 15-20%, jest bardzo trudne do znalezienia jednoznacznej odpowiedzi. To jest najczęściej proces, który trwa szereg lat. Państwa skandynawskie po wprowadzeniu szeregu rozwiązań prorodzinnych pod koniec lat 70., 80. i 90. tak naprawdę czekały na wzrosty wskaźników czasem 10, czasem kilkanaście lat. Bo to też musiało dotyczyć zmiany społecznej, tak? Tego, jak co się dzieje na rynku pracy, przyzwyczajenia pracodawców. Też zmiany pokoleniowej. Zmiany pokoleniowej, zmiany postaw do tego, co jest, stworzenia, nie wiem, nad czasem mody, modyfikacji nawet takich prostych rzeczy, na które wpływ mają samorządy, czyli tego, żeby matka z dzieckiem była w stanie się przedostać z jednego punktu do drugiego bez większych problemów. Ja jako mieszkaniec Warszawy mogę powiedzieć, że nie jest to łatwe, więc jeżeli ktoś z dziećmi chce podróżować po poszczególnych punktach centrum miasta, może mieć problem, tak? Gdzie w innych krajach też się o tym myśli przy planowaniu przestrzennym, tego, z jak my z tej przestrzeni chcemy korzystać i co z nią robić. Ale to z jednej strony dzieci, o których mówimy, ale z drugiej też strony duża, coraz większa grupa osób starszych. Panie profesorze, do pana się zwracam, bo seniorzy stają się ważnym ogniwem gospodarki, a polityka senioralna jest wyzwaniem dla rządu. Czy starzenie się społeczeństwa to jest tylko zagrożenie, czy to jest tylko koszt, tylko problem, czy też może to jest jakaś szansa na stworzenie, na rozwój takiej srebrnej gospodarki? Profesor Michał Michalski. Rzeczywiście stajemy się społeczeństwem o coraz wyższej średniej wieku i oczywiście samo starzenie się społeczeństwa, bo tak to bywa czasem hasłowo przedstawiane, że jest problemem. Oczywiście po pierwsze, żyjemy w epoce, w której myślę, że jednym z większych osiągnięć jest to, że długość życia się wydłużyła. A więc przede wszystkim należy patrzeć na to w kategoriach osiągnięcia, bo przez wieki wiemy, że ta umieralność, ludzie nie dożywali takiego wieku, więc to jest pewna wartość. Natomiast i to starzenie się samo w sobie, to, że dożywamy tak sędziwego wieku, nie jest problemem. Natomiast problemem jest struktura wiekowa. To znaczy, że proporcje różnych grup wiekowych w społeczeństwie są zaburzone pod tym względem, że nie zapewniają ciągłości, to znaczy tej rosnącej grupie, liczebnie grupie seniorów nie odpowiada, ci seniorzy nie są zastępowani przez młodsze roczniki i tu jest problem, a więc tu nie tyle kwestia, czy tych seniorów będzie mniej, czy więcej, bo już jest tyle, ile jest. Oni są i też oczywiście i każdy z nas będzie seniorem, więc sam, tak jak powiedziałem, samo starzenie się nie jest problemem, natomiast problemem jest to właśnie, że struktura wiekowa będzie generowała pewne wyzwania i gdyby spojrzeć na liczby, to myślę, że właśnie te dane, te liczby powinny się pojawiać w mediach w taką, ja bym powiedział, nawet co tydzień w nagłówkach głównych gazet, bo myślę, że do znacznej części społeczeństwa, opinii publicznej to jeszcze nie dociera, że w 2050 roku co trzeci Polak, co trzecia Polka będzie w wieku 65 lat i więcej. To oczywiście rodzi bardzo poważne wyzwania i zmiany też. Ta srebrna gospodarka, oczywiście ona jest jakąś szansą, to się oczywiście w pewnym sensie naturalnie rozwinie, no bo rosnąca grupa seniorów będzie zgłaszała rosnący popyt na różne dobra i usługi. To się rozwinie oczywiście, natomiast pytanie jest o to, czy koszty stałe, czy infrastruktura będzie mogła być utrzymana, bo przy rosnącej grupie seniorów będzie malała grupa ludzi w wieku produkcyjnym, która będzie tak naprawdę wypracowywała
w formie podatków, tak, no, pieniądze, które będą potrzebne na finansowanie tych potrzeb. I tu jest oczywiście pierwsze wyzwanie, pierwsze niebezpieczeństwo, to znaczy i znak zapytania, czy my chcemy rzeczywiście zgodzić się na obniżenie poziomu życia, bo malejąca grupa osób w wieku produkcyjnym, to prawdopodobnie będą też malejące jednak dochody i malejące podatki, tak? A więc to jest szerszy kontekst tego. I tu jeszcze wyzwania społeczne, oczywiście o wszystkim nie powiemy, natomiast dzisiaj też równolegle z tym starzeniem się społeczeństw mamy postępującą jednak epidemię samotności, to znaczy coraz więcej osób nie zakłada rodziny, nie ma dzieci i patrząc z perspektywy 20-30 lat mamy do czynienia z sytuacją, gdy właściwie trzeba się spodziewać takiego scenariusza, że będzie coraz więcej osób, które będą się starzały samotnie, czyli to nie będzie ten obraz, który my znamy, babci i dziadka, do których przyjeżdżają na sobotę czy niedzielę wnuki, ale to będą osoby, które nie założyły rodziny, nie będą miały dzieci, nie będą miały wnucząt, będą same. Więc to jest też pytanie bardzo poważne do nas jako społeczeństwa też, czy my rzeczywiście jesteśmy gotowi też przyjąć konsekwencje tego, co się wiąże właśnie z tym procesem starzenia społeczeństwa. No to jest właśnie pytanie, dlatego że coraz mniej już jest domów wielopokoleniowych, już żyjemy osobno od starszych rodziców, a za chwilę nie będziemy w ogóle mieć dzieci, które się zaopiekują seniorami. Finansowe wsparcie rodzin i rozwój usług im dedykowanych, otwarte narzędzia polityki prorodzinnej, za którymi stoją określone nakłady finansowe z budżetu państwa. Jakie znaczenie w systemie wsparcia rodzin mają właśnie te miękkie rozwiązania, to zachęcanie do bycia rodziną, zmierzające do podkreślania roli rodziny w procesie wychowania dzieci, wzmocnienia wizerunku małżeństw. Czy takie działania są w ogóle potrzebne, skoro w badaniach na przykład CBOS-u zdecydowana większość Polaków przyznaje, że rodzina jest dla nich najważniejszą wartością? Odpowiedź poproszę panią profesor Elżbietę Osewską. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że jestem słyszalna. Czy mnie słychać? Słychać, jak najbardziej. Słychać, cieszę się, bo ja tego nie słyszałam i stąd miałam swoje wątpliwości. Proszę Państwa, myślę, że to, co jest niezwykle ważne, to zwrócenie uwagi na systemowość polityki rodzinnej, czyli ona powinna obejmować zarówno to, co nazywamy twardymi rozwiązaniami, jak i rozwiązania miękkie. I zanim przejdę do dalszej odpowiedzi, bo wiele kwestii zostało już tutaj podjętych, to chciałabym podziękować na ręce także obecnej tutaj pani minister Maląg za właśnie taką systemową, systematyczną, całościową, czy też inaczej mówiąc integralną politykę rodzinną, która dotyczy w tej chwili wszystkich rodzin i myślę, że wiele polskich rodzin jest za tę politykę wdzięczną. Także pani minister, bardzo dziękujemy. Dodatkowo także panu prezydentowi Najjaśniejszej Rzeczypospolitej za tworzenie klimatu na rzecz rodziny, ponieważ ten klimat ma ogromne znaczenie. Wracając do pytania, myślę, że warto rozpoznawać potrzeby, czyli niezwykle cenne jest to pytanie samych rodzin o to, czego potrzebują, czyli dokonanie podstawowej diagnozy, ponieważ inne będą potrzeby młodych rodzin, inne potrzeby rodzin z na przykład osobą niepełnosprawną, inne potrzeby rodzin senioralnych, o których mówił przed chwilą pan profesor. To prawda, że młodzi ludzie wskazują na szczęśliwą rodzinę bardzo wysoko na szczycie hierarchii wartości. Trzeba jednak pamiętać, że deklaratywność i realizacja to trochę inne kwestie, wobec czego nawet jeśli ta deklaracja jest bardzo wysoka, to często wiele czynników może wpływać na to, że te deklaracje nie zostaną zrealizowane. I tu warto stawiać pytanie o to, z czego współcześnie młodzi ludzie czerpią, budując swój obraz rodziny, czyli mówiąc inaczej, z jakiego źródła korzystają, kiedy tworzą obraz rodziny, kiedy się do niej odnoszą, kiedy budują to, co ma być w przyszłości ich rodziną. Jeżeli czerpią ze zdrowego źródła, możemy użyć takiego pięknego obrazu krystalicznej wody, no to będą budować silną, stabilną, szczęśliwą rodzinę. Jeżeli czerpią z zastrutego źródła, to ten obraz rodziny może być obrazem karykaturalnym. I niestety myślę, że wielu z nas doświadcza w tej chwili
rodzaju kulturowego tsunami, które w sposób bardzo negatywny pokazuje rodzinę, czyli wydobywa te elementy, które niekoniecznie będą charakterystyczne dla wszystkich rodzin, zwracając chociażby uwagę na patologię, czy dysfunkcjonalność, czy zjawisko przemocy w rodzinie. I teraz jeśli młody człowiek patrzy na taki obraz rodziny, na taki czarny image, to co się może pojawić, to po prostu no, nie chce w tym uczestniczyć. Zatem to budowanie prawidłowego, bardzo pozytywnego obrazu rodziny, która będzie się kojarzyć z miłością, ciepłem, życzliwością, bezpieczeństwem, stałym wzajemnym wsparciem, w tym oczywiście wsparciem emocjonalnym, którego w tej chwili tak bardzo potrzebujemy, będzie takim wskazaniem, drogowskazem dla młodych ludzi, że warto, że trzeba, że należy. I tu wracając do systemowości, myślę, że potrzeba wszelkich różnego rodzaju działań, mamy takie doświadczenia czy wnioski wynikające też z działań innych krajów, że potrzeba prawidłowej promocji rodziny, budowania tego pozytywnego obrazu rodziny w różny sposób, poprzez hasła, filmy, prezentacje, które pokażą, że rodzina jest czymś wspaniałym, rodzina, młodzi powiedzą, jest cool, albo rodzina jest super, ale z drugiej strony pokazywania obrazu, który nie będzie przelukrowany, nie będzie nieprawdziwy, ale pokazania i trudu, i radości rodziny, czyli rzeczywistości rodziny taką, jako ona jest. I to na pewno pomoże naszym młodym ludziom. Z tym powinna być związana dobra edukacja na rzecz rodziny. I tutaj myślę już o takiej bardzo szeroko rozumianej edukacji, czy wychowaniu do życia w małżeństwie i rodzinie, ponieważ młodzi ludzie potrzebują dobrego przygotowania, czyli przygotowania od rodziny pochodzenia, przez potem edukację także wspierającą rodzinę szkolną, aż po to bezpośrednie przygotowanie. I stąd no, ranga przedmiotu chociażby, czy zajęć wychowanie do życia w rodzinie, która nam się ujawnia. Druga kwestia, za którą też bardzo dziękuję, to przywrócenie dyscypliny nauki o rodzinie, która pozwoli nam prowadzić badania wieloaspektowe i pokazać znów, czego potrzebuje ta rodzina i w jaki sposób ją możemy wspierać. I tu jeszcze jedna kwestia, która się pojawia w rozmowach, zwłaszcza z młodszymi rodzinami. Młode rodziny mówią, że cudownie, że mamy wspaniałą systemową politykę rodzinną, tylko czy będzie ona ciągła? Czyli to, co jest dla nich ważne, to jest również ciągłość, zapewnienie kontynuacji podejmowanych zmian, tak żeby one pozostawały w głowach, w myśleniu, w świadomości, ale także w sercach młodych rodzin, że to będzie, że to nie zaniknie, będziemy mogli w tym dobrze uczestniczyć. Mówiąc o tym przygotowaniu, powiedziałabym, że zdajemy sobie sprawę i doskonale wiemy, co jest potrzebne w budowaniu silnej i stabilnej rodziny, wobec czego przygotowując narzeczonych, czy przygotowując, wspierając młode rodziny, towarzysząc młodym rodzinom, warto podejmować takie kwestie jak komunikacja w rodzinie, akceptacja wzajemna, przełamywanie w tej chwili rosnącego indywidualizmu na rzecz budowania wspólnoty, budowanie hierarchii wartości, podtrzymywanie pewnych zwyczajów, tradycji rodzinnych, budowanie określonych norm rodzinnych, spotkania międzypokoleniowe, które będą tę rodzinę wzmacniały, pokazanie w jaki sposób przezwyciężać proste, codzienne sytuacje rodzinne, zwłaszcza narastające współcześnie, pokazać młodym, ale też myślę, że czasem starszym rodzinom, jak poszukiwać i u kogo poszukiwać tego wsparcia, kiedy przeżywamy problemy. To wszystko będzie tworzyło taką zintegrowaną całość i wtedy polityka rodzinna przestanie być rzeczywistością tylko tworzoną przez państwo, ale stanie się rzeczywistością uwzględniającą podmiotowość rodziny, jej wartość i jej godność. I myślę, że kiedy rodziny to zrozumieją, w tym młodzi ludzie przygotowujący się do rodziny, to przyniesie konkretne rezultaty.
Wiemy już, co jest potrzebne. Dziękuję bardzo, pani profesor. Wiemy, jak ta polityka się kształtuje z różnych stron, i tych miękkich, i tych konkretnych, finansowych. Pani minister, czy Polska ma plan na to, jak przeciwdziałać temu kryzysowi demograficznemu? Premier Mateusz Morawiecki w exposé zapowiadał stworzenie strategii demograficznej. Na jakim etapie są prace nad tym dokumentem? Co ta strategia będzie wnosić? Na co będzie kładła nacisk? Oczywiście, tak jak w naszych wypowiedziach tutaj padało, rodzina jest centrum uwagi. To dla rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego od samego początku, ale też kiedy obejmowaliśmy rządy, to był priorytetem. I to, co pan premier zauważa właśnie w swojej strategii, że strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, że jesteśmy w pułapce demograficznej, dlatego właśnie tworzenie strategii. Ale przede wszystkim to jest tworzenie też takiej szerokiej koalicji wsparcia, o której już tutaj właśnie w tych naszych wypowiedziach wielokrotnie było mówione, właśnie samorządy, organizacje pozarządowe, żebyśmy równowagę zachowali w tym, co rodziny potrzebują. A mamy zbadane i wiemy to, czego jest młodym ludziom potrzeba, aby ta rodzina mogła szczęśliwie się rozwijać. A więc na pewno polityka mieszkaniowa, na pewno przyjazna polityka podatkowa, ale też te wsparcia, które już do tej pory, o których już dzisiaj mówiłam, są potrzebne i są dobrze oceniane przede wszystkim przez młodych ludzi. I etap strategii demograficznej. Ona za jakiś czas właśnie rozwiązania konkretne i analizę stanu bieżącego też pokaże. Są przygotowane takie rozwiązania, których część pewnie znajdzie się i zostanie przedstawiona przez pana premiera już w Nowym Ładzie, które przede wszystkim sprzyjają do tego, aby młodzi ludzie podejmowali decyzję o założeniu rodziny. A więc ta polityka mieszkaniowa, przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, ta stabilizacja, jeżeli chodzi o zatrudnienie. Tu wiemy też, że jeżeli chodzi o wskaźniki nasze związane z bezrobociem, jesteśmy państwem stabilnym, najniższe bezrobocie w Europie. Również spadła stopa bezrobocia pomimo trudności związanej z pandemią koronawirusa. A więc widzimy, że to wsparcie rządu jest bardzo ważne i ono powinno być systematyczne. Dlatego też strategia demograficzna właśnie te wyzwania na przyszłość będzie pokazywała. O konkretnych rozwiązaniach jeszcze dzisiaj nie będę mówiła, gdyż byłoby to zdradzenie tego, co jest przygotowane, ale myślę, że to, co będzie zaproponowane, to przede wszystkim pomoże młodym ludziom podejmować te odpowiedzialne decyzje. To odpowiedzialne decyzje dla młodych ludzi, ale też nie zapominamy w swoich działaniach o seniorach. W ramach naszej międzypokoleniowej solidarności, przecież polityka rządu też systematyczna, przemyślana, wsparcia seniorów jest realizowana przez ostatni czas. To są miliardy złotych, które trafiają dla emerytów na poprawienie ich sytuacji finansowej, ale też na stworzenie poczucia bezpieczeństwa. Bo dla każdego z nas poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji jest bardzo ważne. Dlatego też przygotowując jakiekolwiek nowe rozwiązania, które mają być wdrożone, to one mają przede wszystkim Polakom zapewnić poczucie bezpieczeństwa. Rodzinom podniesienie godności rodziny, inwestycja w rodzinę. To są nie tylko hasła, to są konkretne działania, z którymi się zmierzamy. Zdajemy sobie sprawę, że to nie są łatwe wyzwania, gdyż one z jednej strony potrzebne są nakłady finansowe, ale z drugiej strony to, o czym pani profesor mówiła, tworzenie tego dobrego klimatu wokół rodziny. O tego nie możemy i kreowanie tego modelu rodziny autentycznego, takiego, w której sami taką rodzinę byśmy chcieli stworzyć, to jest bardzo ważne i to pięknie udaje się robić właśnie we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Mamy wiele do zrobienia, strategia niebawem ujrzy światło dzienne, ale te rozwiązania, przepraszam, które w Nowym Ładzie będą przedstawione, to przede wszystkim właśnie będą miały służyć rodzinom i ta polityka jest nakierowana przede wszystkim, że rodzina jest centrum uwagi, jest inwestycją, nie kosztem dla budżetu państwa, bo tak naprawdę tworzymy państwo oparte na silnym fundamencie, którym jest rodzina. O rodzinie moglibyśmy długo opowiadać, o tej polityce prorodzinnej, która tutaj jest coraz bardziej rozwijana, ale szanowni państwo, czas nieustannie dobiega końca, więc na koniec jeszcze takie ostatnie, króciutkie pytanie w naszej dyskusji. Prosiłabym o krótkie, jednominutowe podsumowanie dotyczące przyszłości Polski w kontekście tych trendów demograficznych. Czyli kluczowe wydaje się przełamanie pułapki niskiej dzietności. Co jeszcze? Pani profesor Elżbieta Osewska.
krótko, że silna, stabilna rodzina to silne, stabilne państwo i silny i stabilny naród. Zatem jak dobrze być w rodzinie, jak dobrze być rodziną. Rodzina ma swoją wartość, godność i autonomię. Dziękuję bardzo. Pan prezydent Lucjasz Nadbereżny. Szanowni Państwo, ja myślę, że potrzebujemy dzisiaj czasu konsekwencji, wspierania tych działań, które są podjęte, bo polityka demograficzna wymaga konsekwencji, długofalowego spojrzenia. Myślę, że to, co jest jeszcze istotne do wszystkich działań, które są podejmowane przez panią minister, pana premiera Mateusza Morawieckiego w tych działaniach, przy współpracy również samorządu, to jest wielkie wyzwanie związane z budownictwem mieszkaniowym. To jest ten element, który do całej polityki prorodzinnej czasami pomijany, ale ja tak żartem mówię, że zamieszkiwanie przy teściowej nie zawsze sprzyja powiększaniu rodziny, a w momencie, kiedy młodzi ludzie będą mieli szansę na własne mieszkanie, będą mieli również, myślę, lepszą perspektywę do tego, żeby w swoim własnym mieszkaniu myśleć o powiększaniu rodziny. I to jest kolejne wielkie wyzwanie, które już się dzieje. Nowa polityka mieszkaniowa państwa przy współpracy z samorządami, również przy uchwalonym przez Sejm ratyfikacji planu odbudowy, daje nam szansę na to, że będziemy budować więcej mieszkań, a to też również będzie sprzyjać rozwoju rodzin. Dziękuję bardzo. Pan profesor Michał Michalski. Ja powrócę do idei kongresu, to znaczy myślę, tak jak tutaj ta wspaniała impreza jest przeznaczona temu, żeby mówić o konkurencyjności polskiej gospodarki, myślę, że my musimy jak najgłośniej mówić o bezkonkurencyjności życia rodzinnego. O tym ciągle za mało mówimy. W tym kontekście też zgadzam się tu z panią minister, więcej takich inicjatyw jak właśnie konkurs Po pierwsze rodzina i na końcu tak trochę paradoksalnie, czy może prowokująco powiem, że ja bym powiedział, że jako mężczyzna powiedziałbym, że myślę, że musimy w większym aspekcie rozwijać, tak ja to nazywam męską polityką rodzinną, to znaczy... Ciągle o mężczyznach tutaj zapominamy, to znaczy, w tym obszarze. Właśnie o dzietności, dzietność dotyczy, najczęściej się mówi o dzietności w kontekście kobiet, ale myślę, że mężczyźni to jest ta grupa, która no, jest do zmobilizowania ten potencjał, który no, będzie się przekładał na trwałość rodzin, na dzietność i tak dalej. Myślę, że ten męski aspekt polityki rodzinnej bym, oczywiście z przymrużeniem oka mówię męski, natomiast myślę, że to jest ten obszar, gdzie jeszcze też mamy pewne tematy do przemyślenia. Panie dyrektorze, pan dyrektor Piotr Arak. Ja może by nie powtarzać kwestii związanych z mieszkalnictwem, bo one są pewnie najważniejsze. Tak w perspektywie najbliższych kilku lat, one były przez lata też ważne. Miejmy nadzieję, że tu się i to zarówno dzięki KPO i innym środkom to zmieni. Natomiast i skoro po wielu latach zapomnienia państwo odkryło rodzica i politykę rodzinną, bo my tego nie mieliśmy przez wiele lat, to moim zdaniem dzisiaj dużym wyzwaniem jest to, żeby pracodawcy odkryli też, że ich pracownicy są rodzicami. I bardzo wiele problemów, którymi rodziny się zmagają, jest kwestią tego, na ile elastycznie jesteśmy w stanie sobie zbudować relacje zawodowe. I jak mieliśmy bezrobocie 20%, to powiedzmy ta asymetria władzy i możliwości negocjacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą były znacznie mniejsze. Dzisiaj wydaje mi się, że to, żeby przy wzroście wynagrodzeń jeden z rodziców mógł przez jakiś czas pracować na pół etatu, żeby jednak móc właśnie opiekować się dzieckiem, kiedy jest chore. I to niezależnie od właśnie, czy to jest ojciec, czy to jest matka w pewnym momencie. Czy żeby jednak wyjść wcześniej po to, żeby odebrać dziecko z przedszkola, ze żłobka, czy cokolwiek. To są kwestie, które wymagają, tego się nie da zmienić ustawowo, nie da się tego uchwalić w parlamencie. My możemy tylko i wyłącznie zmieniać ten nastrój i postawy społeczne, tego, że jednak możemy coś zaoferować tym osobom, które dzieci mają, no i żeby ci pracodawcy właśnie w ten sposób bardziej podchodzili do tego, no że jednak to też jest jakaś inwestycja, którą dokonują dla szerszego społeczeństwa, jakaś odpowiedzialność społeczna, bym powiedział. Za przyszłość, tak. Firm, no i liczę na to, że to nam się uda zmienić. Pani minister, wiele pomysłów, wiele inicjatyw. Jak można by to podsumować?
przede wszystkim rodzina pozostaje w centrum uwagi. Te działania, o których tutaj dzisiaj mówiliśmy, one wymagają tego, abyśmy je realizowali, z tego raz obranego kursu nie schodzili. I te działania rząd zobowiązuje się, rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego, realizować. Dla mnie bardzo istotna jest ta właśnie współpraca z samorządami, z organizacjami pozarządowymi, że poza tymi twardymi pieniędzmi, które gwarantuje rząd, robimy też tą miękką politykę, ale samorządy, i dlatego też właśnie, o czym wspomniałam na początku, konkurs dedykowany dla samorządów, samorząd Pro Familia, kiedy ten konkurs na początku roku ogłaszałam, miałam trochę obaw, czy samorządy rzeczywiście będą chciały podzielić się tą polityką prorodzinną. 2500 gmin w Polsce i taki lekki niepokój. Ile samorządów będzie chciało pokazać swoją dobrą praktykę? Do konkursu przystąpiło 236 gmin. Kapituła pracuje, abyśmy w przyszłym tygodniu pan premier mógł wyróżnić te samorządy, które rzeczywiście prowadzą tą politykę prorodzinną bardzo szeroko, czyli mają już w swojej świadomości zakodowane to, że konieczne jest działanie na tych w swoich małych, lokalnych ojczyznach, podejmowanie inicjatyw prorodzinnych. Ale skoro jest to 236 samorządów, to można powiedzieć, jest to dużo, ale jest i to mało, tak? Pozostałe samorządy jednak jeszcze nie zechciały się z nami podzielić. I dlatego też będziemy chcieli dla tych samorządów dedykować kolejne programy, aby przede wszystkim prowadzić tą politykę informacyjną i pomóc tym samorządom tworzyć na ich terenach politykę skuteczną, politykę prorodzinną. Bo ja cały czas mam taki obraz, że my możemy twarde, duże pieniądze przekazywać na inwestycje, które wiadomo, że i z Krajowego Planu Odbudowy, i środki budżetu państwa, które są przeznaczane na inwestycje drogowe, inwestycje infrastrukturalne, ale jeżeli z tych instytucji, z tych dóbr nie będzie miał kto korzystać za parę lat, bardzo przepraszam, ale dane pokazują jasno i czytelnie, że z tym możemy mieć problem, więc tą politykę prorodzinną musimy skutecznie, systematycznie prowadzić wszyscy, zmieniając mentalność i przede wszystkim wychodząc naprzeciw rodzinom, podnosząc godność rodziny. To staramy się robić i ta godność rodziny, fundament, jakim jest rodzina państwa polskiego, jest dla nas priorytetem i z tego kursu na pewno nie zejdziemy. Bardzo pani dziękuję za te słowa, dziękuję państwu za udział w tym panelu, za tą dyskusję i rozmowę o tym, jak wspierać rodzinę w Polsce. Będziemy się nowym rozwiązaniom przyglądać, już na nie czekamy z niecierpliwością. Dziękuję państwu bardzo za udział w panelu. Do zobaczenia.